Dobry wieczór Państwa. Witamy serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Kozłowski, a ze mną dzisiaj po raz kolejny dla Państwa dr Janusz Wietecha. Dobry wieczór, Janusz. Witam, dziękuję za zaproszenie. Miło mi po raz kolejny się spotkać. Witam Państwa. Dzisiaj pod lupę weźmiemy cukier i wszystkie zagadnienia związane z nim. Dlaczego tak naprawdę nie odchudzamy się pijąc często hektolitry słodkich napojów podczas ćwiczeń, co na pewno wytłumaczy nam także dr Janusz Wietecha. Zarówno proste, jak i złożone węglowodany, bo o takich możemy mówić jako cukier, zmieniają poziom cukru we krwi w taki sposób, że nasze efekty odchudzania mogą być słabe albo bardzo słabe. Jedzenie węglowodanów w nadmiarze bardzo szybko prowadzi do zwiększenia głodu, często zaspokajanego poprzez spożycie jeszcze większej ilości węglowodanów. Czy nie brzmi to jak błędne koło? Bo takim właśnie jest. Bardzo uzależniamy się od cukru. Każdy, kto słodzi kawę, słodzi herbatę, nie wyobraża sobie picia bez tego cukru, a to tylko po prostu zwykłe uzależnienie. Dzisiaj Janusz Wietecha powie o tych najważniejszych rzeczach związanych z cukrzycą, związanym z nadmiarem cukru w naszym naturalnej walce z cukrzycą, bo wszystko co słodkie jest słodkie, natomiast niekoniecznie jest słodkie dla naszego zdrowia. Kochani, zapraszam do wspaniałego wykładu merytorycznego, a także zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a, bo już za chwilę nowe narzędzia, które digitalizują naszą firmę. Zachęcam do zajrzenia na webinar już niedługo. Śledźcie fanpage'a, tam jest wszystko napisane kiedy, jak i po co. Także dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do wykładu doktora Janusza Wietechy. Witam wszystkich Państwa ponownie, jeszcze raz. Bardzo mi miło, jak zwykle w poniedziałki, spędzić chwilkę z Państwem, odnosząc się, jak w każdym naszym spotkaniu, do zdrowia, do zapobiegania różnym dolegliwościom, do walki z chorobami. Jednocześnie proszę pamiętać, że będziemy starali się, mówiąc o dolegliwościach czy o chorobach, a dzisiaj chwilę porozmawiamy o cukrzycy, odnosić się do niej w taki sposób, abyśmy poszukiwali naturalnych rozwiązań, aby w sposób holistyczny, w oparciu o medycynę naszą fundamentalną, znaleźć rozwiązania, które pomogą nam w walce z cukrzycą. Od razu powiem, jest tak wiele różnych odmian w tej chwili cukrzycy, że te postacie takie, które są silnie, nazwijmy to, uwarunkowane genetycznie, takie, które gdzieś tam są już wpisane w organizm osoby chorej, czyli najczęściej nazywana potocznie cukrzycą typu pierwszego, insulinozależna cukrzyca, ciężko jest z nią walczyć tylko i wyłącznie w sposób naturalny. Dlatego proszę pamiętać, że walka z cukrzycą, również ta, którą będziemy polecali Państwu w sposób naturalny, powinna zawsze rozpocząć się od wizyty u lekarza i od prawidłowego rozpoznania rodzaju cukrzycy, z którą mamy do czynienia. Dlatego, że nieleczona cukrzyca jest śmiertelnie niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Powiem Państwu tak kolokwialnie, nie cierpię cukrzycy, nienawidzę cukrzycy. Jest cichym zabójcą. Przez bardzo długi okres czasu potrafi nie dawać żadnych objawów, a kiedy już daje objawy, one są bardzo mocno nasilone i niebezpieczne. Wydolność organizmu spada, pojawiają się pierwsze objawy. Także pamiętajmy o tym, o co zawsze proszę, że jeżeli Państwo macie jakiekolwiek wątpliwości zdrowotne, jeżeli zauważycie, że coś w waszym organizmie się zmieniło, są jakieś objawy, które państwa niepokoją,
proszę zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego, żeby pomógł wam zdiagnozować, rozpoznać chorobę. A dlaczego to ważne? Dlaczego rozpoznawanie cukrzycy jest takie ważne? To zobaczycie w czystych statystykach. Także powiemy sobie dzisiaj o cukrzycy, przypomnimy sobie, co to jest za choróbsko i jak zawsze w naszych spotkaniach będę chciał Państwu przypomnieć mieszanki suplementów, które możemy stosować w suplementacji u osób, które albo nie chcą zachorować na cukrzycę, albo na tą cukrzycę już zachorowały i chcą wzmocnić swój organizm. To będą naturalne sposoby walki z cukrzycą. Troszkę powiemy też również o diecie i o jej wpływie na to nasze leczenie i suplementację cukrzycy. Wprowadźmy się zatem w te arkana medycyny fundamentalnej i to, co preferujemy jako, można by powiedzieć, leczenie pierwszego rzutu, zanim zastosujemy leki. Słyszycie Państwo? Zanim zastosujemy leki lub jeżeli lekarz powiedział, że musimy stosować leki, w miarę możliwości równocześnie z zastosowanymi lekami, wykorzystując właściwości regeneracji organizmu, czyli tą naturalną tendencję do samoleczenia. Musimy tylko stworzyć warunki, ja to nazywam dobrostanem, aby nasz organizm, walcząc z chorobą, mógł sobie z nią poradzić, albo przynajmniej w części mógł sobie z nią poradzić. Co zatem składa się na tą naszą medycynę fundamentalną? Zdrowa dieta, i o tym chwileczkę porozmawiamy, fitoterapia czy suplementacja ekstraktami naturalnymi, aktywność fizyczna, walka ze stresem i zdrowy sen. I gwarantuję Państwu, że wszystkie te elementy są niezbędne do leczenia cukrzycy albo do jej zapobiegania. Wszystkie one, absolutnie. No to troszeczkę o tej diecie. Dla przypomnienia chciałbym Państwu przytoczyć kilka przykładów preparatów, które możemy stosować w dietetyce zawierających ekstrakty naturalne, nazwijmy to zioła, w różnych obszarach funkcjonowania. Dzisiaj mówimy o cukrzycy, więc o niej zacznę. W cukrzycy stosujemy najczęściej kierunkowy preparat, suplement OptiSugar, którego zadaniem jest wspomaganie metabolizmu organizmu, aby miał prawidłowy poziom glukozy we krwi. Możemy zastosować różne mieszanki i suplementy w odchudzaniu, czyli mamy całą kompozycję OptiChange, która w tej chwili będzie do nas wracać. Możemy używać ziół w dietetyce po to, żeby na przykład usunąć zbyt dużą ilość wody, która zatrzymała się w organizmie, jak też toksyn, czyli detoksykację. Mamy mieszankę OptiDex. Możemy starać się wyrównywać zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, wspomagać osoby, u których występuje niestrawność, zaparcia, biegunki, bo mamy, podaj tylko przykłady, OptiLiver i OptiDex. Bardzo ważnym elementem, i to chcę podkreślić w aspekcie cukrzycy, który musimy brać pod uwagę i który musi stanowić element naszej codziennej walki i profilaktyki, czyli zapobiegania chorobie, jest walka ze stresem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy silne emocje, duży stres, dochodzi do wyrzutu różnych hormonów. A to z jednej strony hormonów walki i ucieczki, czyli adrenaliny, noradrenaliny, a z drugiej strony kortyzolu, czyli hormonu stresu. Bardzo często możecie Państwo zaobserwować u osób, u których występuje nieprawidłowy sen i te osoby często budzą się w nocy, przeżywają jakieś stresujące sytuacje z ich życia, budzą się zlane potem i zmierzą sobie poziom cukru na czczo, to te osoby bardzo często będą miały podwyższony poziom cukru rano. Dlaczego? Dlatego, że kortyzol,
hormon stresu, który podnosi poziom cukru. Ja to się śmieję, że kortyzol, hormon stresu, to powstał po to, żebyśmy jak jeszcze przed obudzeniem się ze snu nocnego mieli dostarczoną odpowiednią ilość cukru, że jak się obudzimy, to żebyśmy szybciej uciekali przed dinozaurami. Czyli ten element przygotowania się do obudzenia, żebyśmy byli gotowi na podjęcie akcji. Niestety w dzisiejszych czasach ten hormon w stresie, który jest bardzo silny, nie tylko, że niszczy nasz organizm, to jeszcze podwyższa poziom cukru rano. Stąd zarówno trening, który daje nam szansę na zmniejszenie stresu, jak i zastosowanie mieszanek wspomagających siłę, naszą odporność na stres, czyli na przykład optineurostres. Mamy również mieszanki, które w dietetyce możemy stosować jako wspomaganie odporności, czyli mamy bardzo silną mieszankę OptiVircon, którą stosujemy tylko 15 dni, bardzo szybko działająca, i mamy też dedykowane mieszanki OptiBorrelia i OptiImmunoNR. Tak, zobaczcie Państwo, jak dużo różnych mieszanek kierunkowych można sobie, jak ktoś jest dietetykiem albo kogoś interesuje dietetyka, albo my sami możemy zastosować. Teraz troszkę głębiej wejdziemy. Krzysztof wspominał o tym, że odżywianie się prawidłowe będzie wpływało na poziom cukru. Że tak naprawdę to ten cukier to jest troszeczkę jak taki w cudzysłowie narkotyk dla naszego mózgu. On ma bardzo wielokierunkowy wpływ na nasze zachowania, na nasze zdrowie, no i na poziom cukru i innych hormonów. Zacznijmy od tego, że chciałbym, żebyście Państwo pamiętali, że nasz mózg może całkowicie obyć się bez cukru, który zjadamy. Jeszcze raz podkreślam, nasz mózg nie potrzebuje cukru, który zjadamy, czy węglowodanów, które byśmy zjadali, do życia, dlatego że potrafi odżywiać się kwasami tłuszczowymi. W związku z tym, jak ktoś mówi, że węglowodany u osoby dorosłej są niezbędne do życia, to wprowadza Państwa w błąd. Człowiek może żyć bez węglowodanów. Mówię tu o osobie dorosłej, nie będziemy odnosić się do niemowląt, małych dzieci, tylko osób dorosłych. Ma dojrzały układ, potrafi sam produkować sobie cukier w odpowiedniej ilości. Podkreślam, sam produkować sobie cukier. Odbywa się to z pomocą wielu różnych elementów, ale dwa takie chcę Państwu przypomnieć. Są takie dwa hormony, insulina i glukagon. To jest ciekawe, że one jakby działają przeciw sobie. Jeden, czyli insulina, tak, pojawia się wtedy, kiedy mamy rosnący poziom cukru we krwi i on nam ma zadanie zmniejszenie poziomu cukru, czyli jakby wepchnięcie tego cukru do komórki, żeby ona się mogła nim odżywiać. Natomiast glukagon pojawia się wtedy, kiedy nasz organizm ma za mało cukru i glukagon reaguje natychmiast, żeby podwyższyć nam poziom cukru. Dlatego, że hipoglikemia jest niebezpieczna. I tutaj ta równowaga musi być zachowana. Natomiast możemy mieć patologiczną reakcję, czyli mamy insulinooporność, czyli mamy za dużo insuliny. Czyli zjadamy niewielki jakiś przysmak, a ta insulina wyskakuje nam w tej surowicy bardzo wysoko. To jeszcze nic, ona się bardzo długo utrzymuje. Jak ta insulina jest w tej surowicy, to wyobraźcie sobie Państwo, że właściwie to ten glukagon nie może się wydzielić, no bo one są tak troszeczkę jak na równoważni, albo jeden, albo drugi. Stąd insulinooporność jest bardzo niebezpieczna, dlatego że może prowadzić do poważnych zaburzeń chorobowych i do zespołu metabolicznego, do wzrostu ciśnienia krwi i co niestety w tym wszystkim jest konsekwencją najbardziej widoczną i niebezpieczną, najpierw do nadwagi, a później do otyłości. No i wróćmy teraz do tej insulinooporności. Każdy z nas ma tą insulinę, albo mamy jej za mało. Jak mamy za mało insuliny, to najczęściej mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego.
Dlatego, że ta insulina jest nam bardzo potrzebna do życia, żeby ten nasz organizm kontrolował sobie poziom cukru. I to jest ta sytuacja cukrzycy, tej insulinozależnej, i my mamy za mało tej insuliny. Jest też tak, że my możemy mieć prawidłowy poziom insuliny, ale wyobraźcie sobie Państwo, że nawet przy prawidłowym poziomie insuliny ta insulina nie potrafi połączyć się z komórką po to, żeby prawidłowo funkcjonować. Więc możemy mieć taką odmianę cukrzycy. Mamy tą insulinę, ale ona nie pracuje prawidłowo. No i możemy mieć insulinooporność, możemy mieć nawet dużo tej insuliny i mamy do czynienia na przykład z cukrzycą typu drugiego, czyli no, nie zależy ona od insuliny tak naprawdę, mamy jej w bród, ale wyobraźcie sobie, że dochodzi do takich zaburzeń metabolicznych, że pomimo tego, że mamy tą insulinę, następuje wzrost poziomu cukru. No, ktoś mógłby się zapytać, no i co z tego, że ten cukier nam podskoczy? Co z tego, że my mamy podwyższony poziom cukru? A no, za chwilę Państwu pokażę, jakie są konsekwencje podwyższonego poziomu cukru. Ja czasem mówię pacjentom, u których ten poziom cukru jest wysoki i bardzo często wyskakuje ponad normę. Ja mówię, jak ktoś ma zaawansowaną cukrzycę albo o siebie nie dba i źle się odżywia, to trochę tak, jak rozmawiam z tym człowiekiem i zjedlibyśmy coś słodkiego, to słychać, w cudzysłowie, jak pękają tego jego biedne naczynia krwionośne. Dlaczego ten sposób? Dlatego, że w cukrzycy, kiedy skoczy nam ten poziom cukru, i to jest najważniejsze, nie podwyższony, równomierny poziom cukru, tylko te skoki cukru są najbardziej niebezpieczne, dochodzi do mikro i makro angiopatii i o tym zaraz Państwu powiem. I zatem wróćmy na sekundę jeszcze do tych soków owocowych, do insuliny i do cukrzycy. Jeżeli macie prawidłowo funkcjonujący organizm, jeżeli nie macie nadwagi, otyłości, to nie ma problemu, możecie sobie wypijać soczki owocowe. Ale jeżeli występuje insulinooporność bądź zaburzenia metabolizmu węglowodanów w waszym organizmie i będziecie sobie popijać soki owocowe, to poziom cukru będzie wam bardzo szybko skakał do góry. I jest to w takiej sytuacji bardzo niebezpieczne, ponieważ może pojawić się stan przedcukrzycowy, a później cukrzyca. Stąd te soki owocowe, tak przebogate w różne składniki odżywcze, przyznaję, szanowni Państwo, nie są moim ulubionym, rekomendowanym sposobem odżywiania. Nie są soki owocowe. Mam nic przeciwko sokom warzywnym, ale soki owocowe, szczególnie w dużej ilości, zapewniam Państwa, w dłuższej perspektywie, to nie jest nic dobrego. Powiedzieliśmy sobie, żeby pójść do lekarza, kiedy nas coś niepokoi, żeby postawić prawidłową diagnozę. A dlaczego tak jest? Szanowni Państwo, jak w Polsce by tak policzył, to gdzieś koło 3 milionów ludzi jest chorych na cukrzycę. I wyobraźcie sobie, że ponad 1 milion Polaków nie zdaje sobie sprawy, że jest chore na cukrzycę. Cukrzyca jest cichym zabójcą i przez długi okres czasu może nie dawać objawów. To znaczy, że osoby chorują na cukrzycę, a nie są zdiagnozowane i nie rozpoznano u nich cukrzycy. No jest problem. Stąd kontrolowanie poziomu cukru, choćby od czasu do czasu na wyrywki na czczo, jest świetnym sposobem takiej codziennej dbałości i profilaktyki, żeby nam się ten cukier nie zaczął podwyższać i żeby nie pojawił się przedcukrzycowy stan. A no warto pamiętać o tym, że cukrzyca jest niebezpieczna, dlatego że ona nie kilka procent,
tylko wielokrotnie zwiększa ryzyko zgonu zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Wielokrotnie zwiększa ryzyko zgonu. Jest takie powiedzenie, że jak się choruje na cukrzycę, o czym niewiele osób sobie zdaje sprawę, to najpierw widać to w naczyniach krwionośnych, a to w nerkach, a to w siatkówce oka, a to w sercu, tak? Ale tak naprawdę najczęściej pierwsze takie objawy, które każą nam zwrócić się do lekarza, to jest albo problem z oczami, albo problem z sercem. Natomiast prawda jest taka, że cały organizm cierpi, ponieważ niszczenie naczyń krwionośnych w cukrzycy odbywa się w całym organizmie. W całym organizmie. I te najbardziej wrażliwe na przepływ krwi przez naczynia krwionośne, mózg, serce i nerki dają nam najbardziej popalić. No i niestety, jak cukrzyca postępuje, najbardziej chorują. Czyli biorąc pod uwagę cukrzycę, możemy ją nazwać taką chorobą metaboliczną, w której dochodzi do zaburzeń regulacji zawartości glukozy we krwi i dochodzi do wysokiego poziomu glukozy we krwi nazywanego patologiczną hyperglikemią, no bo skoki cukru, hyperglikemia występuje u każdego z nas, nawet u osoby zdrowej. Natomiast patologiczna hyperglikemia wynikająca albo z defektu wydzielania insuliny, albo nieprawidłowego działania insuliny, tak? Albo jej mamy za mało, albo ją mamy, ale ona nie działa prawidłowo. Wspominaliśmy o tym, możemy mieć cukrzycę insulinozależną. Oczywiście, szanowni państwo, tych odmian jest w tej chwili chyba kilkanaście. Ja już nie wchodzę w szczegóły. Przytaczam, czy dla ułatwienia przypominam państwu nawet najprostsze rzeczy na temat tej cukrzycy. Czyli mówimy o cukrzycy insulinozależnej, ma ona podłoże genetyczne, to jest około 10% wszystkich przypadków cukrzycy. Najczęściej zaczyna się w dzieciństwie, już w okresie dojrzewania. To jest ciekawe, że tutaj najczęstszym powodem, który podaje się wystąpienia, uruchomienia tej cukrzycy, jest infekcja wirusowa. Najczęściej podawana, ale mogą być też różne inne skażenia chemiczne, związki chemiczne, tak? Mamy hyperglikemię i skłonność do kwasicy ketonowej i ta cukrzyca wymaga leczenia insuliną w różnej postaci. No i mamy insulinę niezależną, cukrzycę typu drugiego. Ona jest bardzo często, 80% związana jest z otyłością, czyli jak mamy osobę z nieprawidłowym poziomem cukru i mamy otyłość, to najprawdopodobniej będzie to cukrzyca insulina niezależna. Natomiast w insulino zależnej bardzo często mamy osoby szczupłe. Tak? Zawsze takim dość typowym objawem cukrzycy jest ogromne pragnienie. Tak? To jest ciekawe, że występuje taki objaw charakterystyczny dla pojawienia się cukrzycy, wzrost chęci, pragnienia wypijania większej ilości wody. Cukrzyca insulinoniezależna zazwyczaj rozpoznawana już po 30 roku życia, a więc nie jak jesteśmy dziećmi. Bez skłonności do kwasicy ketonowej, ta hyperglikemia może być leczona insuliną również i tutaj decyzję podejmuje lekarz, tak? No i to są bardzo różne zespoły zaburzeń. Ja państwu wspomniałem o insulinooporności. Wybaczcie slajd, wybaczcie zdjęcie, ale muszę troszkę państwem wstrząsnąć. Nie cierpię cukrzycy. Jest chorobą trudną do leczenia, wymaga dyscypliny u pacjenta. Palenie papierosów to jest moim zdaniem osoby, które mają cukrzycę i palą papierosy, wybaczcie, kategoryczne sformułowanie, powinny mieć postawiony warunek, że albo rzucą palenie, albo nie będą leczone. To jest w ogóle nie, to jest tragiczne połączenie, tak? Bo naczynia krwionośne po prostu cierpią, krzyczą, pękając, tak? I dochodzi do nawet martwicy,
jak w stopie cukrzycowej, takiej neuropatii cukrzycowej, jak Państwo tutaj widzicie. Czyli retinopatia siatkówka, nefropatia nerki, neuropatia, czyli układ nerwowy, w tym stopa cukrzycowa. To są te, cierpią te maleńkie naczynia krwionośne, no i cierpią też duże naczynia krwionośne. I tutaj macie, nie chciałbym mówić ulubione, ale niestety też kolejne drastyczne zdjęcie, aorta z materiału sekcyjnego, zniszczona przez cukrzycę, miażdżycę, popękana. Widać wylewy krwi, widać zgłogi, żółte zgłogi miażdżycowe. No masakra. Jak Państwu się wydaje, że nasze naczynia krwionośne są takie piękne i gładkie, jak na tych filmach edukacyjnych, to to jest nieprawda. Już w większości z nas w wieku lat kilkunastu pojawia się miażdżyca i problemy z prawidłowym funkcjonowaniem naczyń krwionośnych. I takie cukrzycowe zmiany makroangiopatyczne mogą dawać objawy choroby niedokrwiennej serca, mogą powodować zawał mięśnia sercowego i udary mózgu, mogą powodować miażdżycę zarostową kończyn dolnych. No bo naczynia krwionośne pękają, zarastają, odkładają się tam blaszki miażdżycowe. No niestety, jeżeli ktoś nie zacznie od siebie dbać, to rozwój choroby jest bardzo szybki. Tyle przypomnienia na temat cukrzycy, znienawidzonej przeze mnie choroby, i chciałbym, żeby ona zniknęła, chociaż pewnie jeszcze wiele, wiele lat płynie, zanim będziemy sobie w stanie radzić z tą cukrzycą tak naprawdę, żeby nie chorować na nią, albo jeżeli ktoś zachoruje, żebyśmy mogli skutecznie ją leczyć. Pamiętajcie, że tutaj ta fitoterapia obok aktywności fizycznej, oprócz diety, walki ze stresem, zdrowego snu, może być bardzo ważnym elementem naszej codzienności. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele roślin, myślę, że każdy z Państwa słyszał o tym, że morwa może być stosowana u osób, które mają cukrzycę, bo morwa wspomaga normalizację poziomu cukru. Super, można wypijać herbatki i tak dalej. I jest wiele innych ziół, podobnie jak morwa, niektóre dużo bardziej silnie działające, niektóre znajdziemy właśnie jako składniki OptiSugar, które wspomagają metabolizm glukozy, ale nie tylko glukozy, również lipidów, czyli ten prawidłowy poziom cukru we krwi. Z tym jest również związane, szczególnie w cukrzycy typu drugiego, utrzymanie prawidłowej masy ciała. To jeszcze raz przypomnimy, walka z nadwagą i otyłością jest jednym z podstawowych elementów, podstawową strategią leczenia cukrzycy typu drugiego. Aktywność fizyczna i walka ze stresem. Stąd zioła, które wzmacniają nas fizycznie i psychicznie, są elementem również normalizacji u osób z podwyższonym poziomem cukru. Zatem zobaczmy, jakie składniki są w OptiSugar. Czyli mamy wspaniałe rośliny, dzięki którym, jak zrobimy ekstrakt, a w kapsułkach Nature Day mamy ekstrakt, tak zwany ekstrakt suchy, który kiedyś był ekstraktem innego rodzaju, pozbawiamy ten ekstrakt zagęszczony ekstrahenta, tego rozpuszczalnika, powstaje proszek, tak zwany ekstrakt suchy, który jest w kapsułce spirulinowej. I różne rośliny mogą być używane u osób, u których występuje cukrzyca. Może być cykoria podróżnik, która jest, myślę, że część z Państwa, może wszyscy wiecie, jest przebogatym źródłem inuliny, prebiotyku, który poprawia rozwój naszej prawidłowej mikrobioty, ale sama w sobie ma wielokierunkowe działanie poprawiające pracę wątroby, poprawiające pracę układu moczowego, bo na tym się koncentrujemy w aspekcie cukrzycy, i to działanie hipoglikemiczne, czyli takie wspomagające metabolizm glukozy. Przepękla ogórkowata, która, to jest ciekawe, ona sama w sobie wpływa stymulująco na wydzielanie insuliny,
tak, i na normalizację poziomu glukozy we krwi, jak też normalizację stężenia cholesterolu i trójglicerydów. Pamiętajcie Państwo, że cholesterol i trójglicerydy to jest coś, co my wydzielamy, produkujemy jako reakcja na określone bodźce. Nadmiar ich usuwamy do żółci, do przez wątrobę, kwasy żółciowe, tak? Wspomagając trawienie, emulgowanie tłuszczów, część tak, z tego cholesterolu wraca z powrotem, ale to jest taka pętla, która sobie krąży i ten organizm nasz potrafi sobie świetnie radzić z nadmiarem cholesterolu, który mógł mu być potrzebny. Proszę też pamiętać, że cholesterol to jest prekursor hormonów steroidowych, płciowych hormonów, więc należy go również szanować, jest nam niezbędny do życia. Ale czasem ten nasz organizm sobie nie radzi i trzeba po prostu użyć naturalnych preparatów. Mamy cynamon, który reguluje poziom glukozy, trójglicerydów. Czyli zobaczcie, wielopunktowe, wieloelementowe użycie różnych ziół posiadających różne substancje aktywne o podobnym punkcie odbioru i reaktywności, tak? Żeby wspomagać, żeby była ta synergia u osób, które mają podwyższony poziom cukru we krwi. Mamy również gurmar. Tak? To jest ciekawe, że tutaj gurmar jest też bogatym źródłem chromu, czyli tutaj wspomaga nam w ograniczeniu łaknienia. Czyli to jest też sugar, to jest też taki element dla osób odchudzających się, u których występuje też afektywne zajadanie się, żeby troszeczkę zmniejszyć ten afekt, tą wolę pochłaniania tego jedzenia, to tutaj gurmar czy chrom są bardzo fajnym wspomaganiem. Magui, tak, czyli działanie podobnież wielokierunkowe, zarówno to wspomagające w cukrzycy, jak też równocześnie, bo przecież te naczynia w cukrzycy pękają, żebyśmy nie mieli patologicznego odkładania blaszki miażdżycowej. Kozieradka, tak, słynąca z takich właściwości silnych, regenerujących, anabolicznych, wzmacniających, a z drugiej strony normalizujących poziom cukru we krwi. Łopian, również podobne działanie, poprawiające wydzielanie insuliny przez trzustkę. On ma też inne swoje właściwości. A z ciekawostek muszę Państwu powiedzieć, że korzenie łopianu zawierają bardzo dużą ilość białka i mogą stanowić doskonały sposób odżywiania. Gdyby nam zabrakło kiedykolwiek jakiegoś pożywienia, to korzenie łopianu dawno, dawno temu były używane do tego, żeby jakoś uratować się od głodu. I jednocześnie sam łopian ma bardzo ciekawe właściwości wspomagające u osób z cukrzycą i u osób, które mają problemy z perystaltyką przewodu pokarmowego i z wydzielaniem soków trawiennych. No i berberys, który też ma wielokierunkowe działanie, między innymi właśnie wspomagające w suplementacji w cukrzycy. Ponieważ, i to jest jakby najważniejszy kierunkowy preparat w suplementacji u osób z cukrzycą. I drugą rzecz, którą chcę Państwu przypomnieć. Jednym z powodów tego pękania, jak ja to nazywam, naczyń krwionośnych i tego niszczenia naczyń krwionośnych jest potężny stres wewnątrz naszego organizmu, ten stres oksydacyjny. Stąd połączenie OptiSugar i OptiOxy w syropie stanowi rekomendowane połączenie suplementacyjne. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony normalizacja poziomu glikemii, a z drugiej strony nazwijmy to gojenie naczyń krwionośnych poprzez zmniejszanie stresu oksydacyjnego, który niszczy naczynia krwionośne, ale też, co jest bardzo ważne, stres oksydacyjny uznaje się jako jeden z prekursorów z powstawania miażdżycy. Tak? Czyli te mikro i makro angiopatie, to niszczenie tych naczyń krwionośnych, jak Państwu się uda znormalizować poziomu cukru i nie ma tych skoków poziomu cukru,
i jednocześnie mamy antyoksydanty, na przykład OptiOxy, gigantyczna dawka antyoksydantów, to to jest optymalne połączenie, tak, jakie możemy zarekomendować u osób z cukrzycą albo u osób, które zapobiegają powstaniu cukrzycy. Tutaj macie również, szanowni państwo, ekstrakt z aksamitki, czyli mamy zaaksantynę czy luteinę, które też bardzo wspomagają funkcjonowanie siatkówki oka. I na przykład likopen, który słynie jako antyoksydant ze swoich właściwości jako ekstrakt z pomidorów. Tak? Jest oczywiście bardzo wiele innych roślin, tutaj ja tylko przypominam, bardzo silne funkcje antyoksydacyjne, surowce przebogate w antyoksydanty o różnym miejscu i sposobie działania, które są rekomendowane u osób, które boją się cukrzycy, które chciałyby wspomóc swoje naczynia krwionośne cukrzycy. Króciutkie przypomnienie tej naszej niebezpiecznej choroby cukrzycy, która dosięga 3 milionów Polaków, a pamiętajcie, że 1 milion w ogóle nie wie o tym, że jest chora. Pamiętajcie o diagnozie. Gdzie medycyna fundamentalna, czyli te 5 fundamentów, 5 elementów medycyny fundamentalnej jest niezbędne. Wśród nich jest fitoterapia, suplementa ziołowe. Ja to nazywam powrót do korzeni, trochę kojarząc to z korzeniami roślinnymi. Powrót do korzeni. Jest to bardzo ważne, żebyśmy używali synergii tych 5 elementów. A te 5 elementów jak 5 palców dłoni. To jest dieta, to jest aktywność fizyczna, to są zioła, to jest sen i to jest relaks. I to jest nasza medycyna fundamentalna. Na tym opieramy nasze podejście holistyczne do walki o zdrowy organizm. Szanowni państwo, króciutko, bo cukrzycy pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami, jak zawsze, tak aby, no mam nadzieję, zainteresować państwa, zachęcić do tego, żebyście państwo pamiętali o tej cukrzycy, zachęcić też, żebyście pamiętali, że macie wspaniałe naturalne sposoby wspomagania zdrowia, czyli nasze ekstrakty ziołowe, które są w suplementach Nature Day. Jeżeli ktoś z państwa ma wątpliwości, chciałby sobie szybko odnaleźć jakąś mieszankę, jakieś elementy dla swojego zdrowia, to proszę pamiętać, że na stronie Nature Day jest tak zwana wyszukiwarka. Korzystajcie z tej wyszukiwarki, testujcie ją, piszcie do nas, czy wszystko, co tam jest, jest zgodne z najnowszymi trendami. Staramy się nieustannie uczyć i nieustannie poprawiać. Może są jakieś nowe wiadomości, może w wyszukiwarce jest coś, co należałoby zmodyfikować. Może znajdziemy najnowsze rekomendacje, może będą nowe badania naukowe na temat zastosowania ziół. A może dzięki państwu będziemy mogli zmodyfikować i jeszcze lepsze produkty stworzyć do suplementacji ziołowej. Zachęcam państwa do tej takiej dwukierunkowej komunikacji, żebyśmy nie pozostali tylko i wyłącznie na tych naszych webinarach, żebyśmy się spotykali, rozmawiali, dyskutowali i cieszyli się z tego, że mamy tak wspaniałe produkty, takiej dużej siły i tak doskonałej jakości, które mają służyć naszemu zdrowiu, bo jak sami będziemy zadowoleni, będziemy chętniej rekomendować te produkty też naszym znajomym, a ja jestem przekonany, że jakbyśmy zadbali o naszą dietę, aktywność fizyczną, troszeczkę relaksu, dobrego snu i zastosowali te zioła, to osiągniemy naprawdę fenomenalne efekty zdrowotne, czego państwu bardzo życzę. Bardzo pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za uwagę. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na kolejny webinar, który ze spotkań ze mną będzie za 2 tygodnie. Także jeszcze raz pięknie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, do usłyszenia i do zobaczenia. No i oczywiście jak zawsze w środę zapraszam do Kalet na spotkania, na osobistą, indywidualną konsultację w doborze suplementów i ziół.
Wszystkiego dobrego.